Cześć, witam. To jest to, co widzicie w tym momencie na ekranie. To jest model aparatu Nikon D600 z obiektywem Nikkor 1424 ze światłem 2.8. Powodem tego, dla którego zrobiłem ten model, jest to, że zamierzam w niedalekiej przyszłości dorobić sobie uchwyt do statywu. Uchwyt do robienia zdjęć panoramicznych, także zależy mi na tym, żeby obracając aparat na statywie, żeby aparat, a w zasadzie obiektyw, obracał się wokół o tutaj tego miejsca, dlatego że to jest tak zwany punkt nodalny i nie powoduje zniekształceń paralaksy. O. Ponieważ mi się wczoraj nudziło, dorobiłem jeszcze całkowicie niepotrzebny bajer, taki jak zmiana ogniskowa i tutaj kręcąc tym pierścieniem zmienia się ogniskowa. Model tak samo do zaprojektowania tego uchwytu do zdjęć panoramicznych. Kompletnie nie musiałem starać się o takie szczegóły jak przyciski, czy pokrętła, czy ewentualnie sam kształt aparatu. Model nie jest zrobiony jakoś wybitnie precyzyjnie, natomiast to, o co dbałem, to jest odległość pomiędzy punktem mocowania aparatu do statywu, a punktem nodalnym. To jest zaplanowane dość dokładnie po to, żeby aparat w przyszłości faktycznie obracał się wokół punktu nodalnego. W ciągu 2-3 dni wrzucę już projekt, kompletny projekt uchwytu. Muszę jeszcze wymodelować grip i uchwyt do statywu. To na razie, cześć.